Moim gościem jest dr Jacek Raubo, Defens24. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktor, dzień dobry państwu. Polska od dłuższego czasu przejawia aspiracje, żeby dołączyć do programu NATO nuclear sharing. Czy z punktu widzenia Amerykanów możemy mieć takie wrażenie, że dla Amerykanów nie jest to korzystna sytuacja? Przede wszystkim Amerykanie muszą przemyśleć swoje zasoby, jeżeli chodzi o odstraszanie jądrowe w wymiarze taktycznym, w wymiarze tych ładunków, które są zgromadzone w Europie, dlatego że mamy dwa dylematy. Pierwszy związany z architekturą baz. To brzmi tak trochę górnolotnie, ale pamiętajmy, że całość tych baz była dostosowywana do zupełnie innej sytuacji w Europie. Zauważmy, państwa Beneluxu, Włochy, Niemcy, ale też ta specyficzna lokacja w Niemczech, jeżeli chodzi o potrzeby, przede wszystkim zimnowojenne, czyli przede wszystkim tu mamy ten element takiego myślenia, czy przesuwanie tych ładunków, powiedzmy wprost, bomb B-61 jest istotne z punktu widzenia wojskowego. Kwestia polityczna jest tu bardzo istotna, ale nadal zawsze w tym elemencie odstraszania, w tym elemencie NATO nuclear sharingu mamy też ten wątek wojskowy i o tym nie możemy zapominać. Drugi z elementów to jest kwestia technologii, a więc zdolności państw poszczególnych do wykorzystania właśnie tego programu NATO Nuclear Sharing, bo to nie jest tak, że Amerykanie te tutaj bomby B-61 gdzieś mogą zmagazynować i one same w sobie są elementem tak naprawdę odstraszania. Musi być do tego system relacji sojuszniczych oparty na zaufaniu do technologii, do sprzętu, do planowania, do tak naprawdę przygotowania tego typu działań na wypadek wojny. Zauważmy, że Niemcy też mieli przez pewien czas bardzo ciekawy dylemat polityczno-wojskowo-przemysłowy, bo wychodziły tak naprawdę ze służby samoloty, które były zdolne do takiego podwójnego przeznaczenia właśnie do tych działań konwencjonalnych i niekonwencjonalnych i w pewnym momencie taka dyskusja dość duża była. Zdecydowali się na odnowienie tej floty w oparciu o amerykańskie technologie lotnicze. Także wydaje mi się, że to jest coś więcej niż tylko sama polityka. To jest przede wszystkim korelacja trzech elementów. Właśnie tej floty, powiedzmy przysłowiowej F-35, kwestii bazowania i szybkości reagowania w oparciu o bazy, w oparciu o obiekty. No i trzeci z elementów, to co najczęściej w Polsce się przewija, a więc kwestia polityczno-strategiczna. Powiedział pan o F-35. Te samoloty mają przecież trafić do Polski, ale czy to wciąż za mało, żebyśmy mogli do takiego programu przystąpić? Znaczy przede wszystkim program jest natowsko-amerykański, a więc musi być tutaj zgoda wewnątrz systemu sojuszu północnoatlantyckiego i widzenie potrzeb, no powiedzmy w naszym regionie flanki wschodniej. Ja mam wrażenie, że my to trochę tak sprowadzamy, tak samo jak niedawny szczyt w Wilnie, do naszych interesów, naszych potrzeb. Ja zdaję sobie sprawę, że interes nasz strategiczny polega na tym, żeby jak najlepiej zabezpieczyć terytorium Rzeczypospolitej oraz obywateli, ale pamiętajmy, że programy na natowskie obejmują coś więcej, czyli pewne spektrum zagrożeń wobec całości państw natowskich, gdzie Polska jest jednym z elementów filarów flanki wschodniej, a więc wszystkie dyskusje, one przede wszystkim moim zdaniem mają ten wymiar sojuszniczy i będą miały wymiar sojuszniczy, plus Amerykanie, którzy są przecież dostarczycielami tych ładunków i Amerykanie odpowiadają za nie, bo ja mam wrażenie, że my często tak naprawdę widzimy NATO nuclear sharing jako taka zasada, że Amerykanie podjeżdżają ciężarówkami, zostawiają nam kilka bomb tutaj jądrowych B-61, tych taktycznych, a my sobie już dalej będziemy nimi gospodarować. Nie, to jest sytuacja, w której Amerykanie muszą stworzyć w oparciu o państwo gospodarza, na przykład Niemcy, czy chociażby Włochy, Turcję, czy też tutaj Belgię, Królestwo Niderlandów, odpowiedni obiekt, którym zarządzają, który jest zabezpieczany przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych i tylko tak naprawdę na wypadek wojny będzie ten sharing, czyli to współdzielenie tych elementów rażenia niekonwencjonalnego, więc no, pamiętajmy, że to musi być nawet nie tylko bilateralnie, ale właśnie sojusznicze ustalone. Ale też wspomniał pan o powodach. Czy patrząc na to, co dzieje się w tej chwili na Białorusi, Białoruś będzie dysponowała rosyjską bronią, czy to już nie jest wystarczający powód do tego, żeby właśnie Polska w tym programie uczestniczyła, żeby te państwa, bo to jest pięć państw, wyraziło na to zgodę? Ja bym był bardzo ostrożny w mówieniu, że Białoruś będzie dysponowała, dlatego że struktura białoruskiego reżimu po tych wydarzeniach z 2020 roku, w ogóle generalnie patrząc na relacje Putin-Łukaszenka, no, nakazuje nam ostrożność, żeby właśnie formułować, że Białoruś może cokolwiek robić. No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o potencjał straszania tutaj jądrowego Federacji Rosyjskiej, no to zauważmy, że niezależnie czy on jest przesuwany na Białoruś, czy tylko
tylko jest groźba przesuwania na Białoruś, to jest polityka rosyjska. A więc mówimy o zagrożeniu rosyjskim. Rosjanie od tak naprawdę nawet nie samej inwazji tej z 2022 roku, ale już w jej tle tak naprawdę, w jej przygotowaniach używali karty atomowej. I wydaje mi się, że wiele z tych elementów do dnia dzisiejszego ma tam taką ciągłość. No zwróćmy uwagę, czego Rosjanie chcą od nas. Chcą, żebyśmy się przestraszyli. I przez wiele lat takim elementem były na przykład ćwiczenia Zapad, gdzie miano symulować uderzenia na Warszawę, gdzie przede wszystkim mówiono o tym, że rosyjskie siły właśnie w tym wymiarze taktycznym tych elementów rażenia jądrowego, one są tak efektywne, że NATO przegra w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut cały konflikt. I to miało być wbudowane w naszą psychikę. I dzisiaj wszelkie takie właśnie kwestie związane z ćwiczeniami rakietowymi przy granicach Finlandii, wtedy kiedy Finlandia starała się o akcesję do NATO. Dzisiaj te zapowiedzi o przesuwaniu na Białoruś. No to wszystko moim zdaniem jest w 90% elementem olbrzymiej presji psychologicznej na tych, którzy boją się właśnie zagrożeń związanych z bronią masowego rażenia. I wydaje mi się, że my dzisiaj te 10% wynikające z kwestii wojskowych odpowiednio potrafimy w Sojuszu Północnoatlantyckim niwelować, nie tylko poprzez odstraszanie atomowe, nie tylko poprzez ten parasol, który jest rozpostarty również na flance wschodniej przez Stany Zjednoczone przede wszystkim, to trzeba powiedzieć wprost, ale również innymi środkami i przede wszystkim obserwacją, zdolnościami wywiadowczymi. Stąd też moim zdaniem nie było takich emocji, tak gigantycznych emocji, jeśli chodzi o szczyt NATO w Wilnie. Zauważmy, że to było sygnalizowane, między innymi polska delegacja bardzo mocno mówiła o zmianie jakości na flance wschodniej, ale też nie było paniki. Nie dało się odczytać tego z tutaj wystąpień polityków, konferencji prasowych. No po prostu zaakceptowane zostało to, że Rosjanie dokonują pewnych działań, które mają no, nie tylko nas nastraszyć, ale przede wszystkim wymusić na nas tą presją właśnie karty atomowej różnego typu ustępstwa względem Federacji Rosyjskiej. A odstraszanie po naszej stronie to jest zupełnie inna kwestia. Ja kiedyś napisałem taki tekst, racjonalność w tym musi być utrzymana. Powinniśmy modernizować własne zasoby, usprawniać system, na przykład system tutaj działań w siłach powietrznych różnych państw natowskich, no bo to pozwala na przykład ten element właśnie tych bomb B-61 o wiele lepiej wykorzystywać, przełamując obronę powietrzną przeciwnika i umożliwiając działania oczywiście na wypadek wojny. Rosja to posiadacz największej liczby głowic jądrowych na świecie, a jak na tym tle wyglądają inne kraje Zachodu? Ja bym chciał tutaj zmierzyć się z jednym mitem, bo głowice głowicami, ale pamiętajmy też, że rosyjskie siły, które odpowiadają, te siły strategiczne odpowiadają za odstraszanie, mają taki komfort, moim zdaniem, życia bez żadnego sprawdzenia. Zauważmy, że druga armia na świecie, która się przeobraziła, mówię tutaj o rosyjskiej z przekąsem, w drugą armię na Ukrainie, no w jakimś tam stopniu doprowadziła do obalenia mitów wobec wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk powietrzno-desantowych, WDW i tak dalej możemy wymieniać. Ale cały czas te rosyjskie siły tutaj odpowiedzi strategicznej, one żyją trochę w takim kokonie bezpieczeństwa. Więc ta ilość głowic to jest moim zdaniem taki element, taka tarcza, którą mogą odbijać wszystkie zarzuty co do na przykład opóźnień technologicznych, jeśli chodzi o modernizację pewnych środków przenoszenia, kwestii tak naprawdę też problemów być może kadrowych, ale według Federacji Amerykańskich Naukowców Rosja cały czas powiększa swój arsenał, więc tutaj chyba jednak to świadczy o tym. Tylko rzeczywiście za tym zawsze stoją ludzie i sprzęt, który musi je przenieść. A podam przykład może taki bardzo przyziemny. Była sytuacja, kiedy bodajże Federalna Służba Bezpieczeństwa aresztowała jednego z żołnierzy domniemanych tak naprawdę agentów. Tutaj bodajże chyba oni oskarżali o wywiad ukraiński, że właśnie przejął tego człowieka jako źródło osobowe. I było to zatrzymanie dokonane właśnie w elitarnych jednostkach odstraszania, jeżeli chodzi o ten potencjał jądrowy. No a wyglądało to, no bym powiedział, pod względem bytowym i socjalnym bardzo słabo. Tak samo jakość na przykład bytowania marynarzy floty północnej, jeśli chodzi o okręty podwodne, które są nosicielami tutaj tych pocisków z głowicami jądrowymi. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście, jeżeli wejdziemy na ten pułap dyskusji tylko o ilości, będziemy mieli problem, dlatego że no, Rosjanie mogą wtedy
mówić, mamy więcej tych środków, ale ja mam wrażenie, że wiele z tych środków jest tak naprawdę niezdatnych do użycia. No i przede wszystkim jakościowo tutaj przewaga po stronie parasolu tego atomowego, jądrowego Zachodu jest o wiele większa, jeśli chodzi o środki przede wszystkim monitorowania strony rosyjskiej, być może również i osobowe, nie tylko te techniczne, ale również tych innych elementów związanych na przykład z tak zwaną triadą tutaj atomową po stronie wojsk amerykańskich, ale też pamiętajmy o Francuzach i Brytyjczykach. No właśnie, wspomniał pan o Francji, no bo mamy Francję, Francja jako ta trzecia potęga. Czy możemy mieć takie wrażenie, że Francja trochę chce przejąć tutaj w Europie rolę Stanów Zjednoczonych i jednak zapewniać, być takim gwarantem bezpieczeństwa? Francja wprost definiuje to tak naprawdę ustami swoich polityków, ale też wysokiej rangi wojskowych, że chce być mocarstwem, które gdzieś tam balansuje pomiędzy tymi kluczowymi podmiotami Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i jest tym elementem wyważającym system tutaj międzynarodowy. Czy to jest poprawne diagnozowanie sytuacji i pozycji Francji? No to zostawiam tak naprawdę do oceny każdego tutaj słuchacza naszego, ale niewątpliwie Francuzi widzą swoją potrzebę tak naprawdę aktywniejszego działania. To się dokonuje poprzez między innymi modernizację też potencjału niekonwencjonalnego po stronie francuskiej. Zauważmy, że my dużo mówimy o modernizacji w Stanach Zjednoczonych. Nosicieli na przykład tutaj broni masowego rażenia. Ale Francja również w jakimś tam stopniu stara się zmodernizować i dostosować do nowego wymiaru zagrożeń europejskich i światowych. Bardzo ciekawą wizytę odbyli przedstawiciele bodajże tutaj struktur natowskich w jednej z baz tutaj okrętów atomowych francuskich, jeśli chodzi o odstraszanie. I to też było opisane bardzo szeroko na stronach natowskich. Dodatkowo przecież Francja ma w domenie powietrznej te zdolności. No i za tym stoi oczywiście pewna ambicja, która jest wyrażona również wobec flanki wschodniej. Zauważmy wystąpienie Emmanuela Macrona, które było takie sztandarowe, jeżeli chodzi o konferencję Globsec, jeżeli chodzi o też o późniejsze tak naprawdę działania francuskiej dyplomacji. Co do oceny skuteczności, no to na pewno musimy zyskać pewien dystans czasu do tego, ale Francja jest aktywnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zobaczmy, że stworzyła grupę bojową w Rumunii. Ta grupa bojowa moim zdaniem zaskoczyła wszystkich, bo rozwinęła się bardzo szybko i dzisiaj jest ważnym elementem odstraszania na całej flance. Francuzi są też aktywni w Estonii. W air policingu nad Bałtykiem widzimy też aktywność francuską. Wiemy też o działaniach na rzecz Ukrainy, więc gdzieś tam wypieraniu Stanów Zjednoczonych być może te dyskusje się toczą, ale niewątpliwie fakty są dzisiaj takie, że Francja jest jednym z elementów natowskiej odpowiedzi na zagrożenia w Europie, które zostały wyrażone między innymi w konkluzji tutaj szczytu natowskiego w Wilnie. Polska w najbliższym czasie ma w ogóle szansę na przystąpienie do programu Nuclear Sharing, czy nie ma takiej możliwości? Jest kwestia tak naprawdę trzech, tak jak powiedziałem, elementów sprawdzenia. Przede wszystkim środki przenoszenia. Drugi element to specjalne bazy, które musiałyby powstać i musiałyby być certyfikowane przez Amerykanów oraz decyzja Amerykanów o zabezpieczeniu tych baz. No i trzecia kwestia, być może najbardziej trudna, to jest kwestia polityczna, aczkolwiek wydaje mi się, że w dzisiejszej Europie, gdzie Szwecja za chwilę będzie 32. członkiem państw, tutaj Sojuszu Północnoatlantyckiego, państwem członkowskim, twierdzenie, że czegoś nie można, jeżeli chodzi o pewne dogmaty, które zostały ugruntowane przede wszystkim w tej dyskusji po zimnej wojnie, no to by było błędne założenie. Na pewno istnieje taka możliwość i w moim odczuciu ona będzie dostosowywana do wydarzeń i do tak naprawdę wyzwań, które nas czekają, bo to nie jest tylko wojna w Ukrainie. A teraz skupmy się na moment na Białorusi. Ostatnio minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że scenariusz, w którym wagnerowcy zostaną użyci do wzmocnienia presji migracyjnej na polsko-białoruskiej granicy jest prawdopodobny. Jakie mamy realne zagrożenia z obecności wagnerowców w Białorusi? Już w tej chwili zaczęli się tam pojawiać. Ja powiem, że jedno zagrożenie, ono zostało już w jakimś stopniu zrealizowane. To jest zagrożenie destabilizacją przestrzeni informacyjnej. Efekt wagnerowców na Białorusi, on już jest widoczny. Powiem trochę tutaj może, że ta nasza rozmowa i nasza dyskusja teraz jest też jednym z elementów działania rosyjskiego, które powoduje, że mamy o tym dyskutować. Ja się cieszę, że my dyskutujemy to w taki sposób merytoryczny, bo mam wrażenie, że w mediach społecznościowych wybuchła jakaś fala emocji, takiej bym powiedział często
no, nieblokowanej kwestii wyrażania skrajnego strachu, skrajnego przerażenia, też takich apokaliptycznych wręcz wizji, że Wagnerowcy nagle ruszą na państwa natowskie, będą się tam przebijać, niszczyć jednostki natowskie. No, mam wrażenie, że to jest pierwszy element, który został osiągnięty w jakimś tam stopniu, także dziękuję pani redaktor, że poruszyła pani ten temat, no bo musimy też odpowiedzieć. Ta odporność informacyjna jest tu kluczowa. Ale rzeczywiście pojawienie się najemników na terytorium państwa takiego, jakim jest Białoruś, które w gruncie rzeczy zagroziło bezpieczeństwu trzech państw, mówiąc tutaj wprost o Polsce, Litwie i Łotwie wcześniej, używając presji migracyjnej, sztucznie wykreowanej przez działania białoruskiego wywiadu oraz białoruskiego państwa, no to jest zmiana jakościowa, bo może dojść do zwiększenia na przykład napięć takich bardziej kinetycznych, czyli takich bezpośrednich. A ja mam wrażenie, że musimy brać pod uwagę każdy scenariusz. To Białoruś wysłała myśliwiec po to, aby sprowadził samolot cywilny, żeby porwać człowieka z pokładu tego samolotu. Więc takie państwo no, jest zdolne do zrobienia wszystkiego. A pamiętajmy, kto zarządza w gruncie rzeczy teraz tymi działaniami. To jest Federacja Rosyjska, której ryzyko tak naprawdę no, już nie obchodzi w relacjach międzynarodowych. Rosjanie strącili amerykański system bezzałogowy. Rosjanie wypowiedzieli wojnę w gruncie rzeczy, oczywiście de facto, nie de jure, swojemu sąsiadowi, a więc Ukrainie. Więc tutaj każdy scenariusz jest brany pod uwagę. Ja w swoim tekście na Defense24, do którego zachęcam serdecznie, wskazałem kilka takich możliwości. Od działań grup sabotażowo-dywersyjnych, operacji paramilitarnych, poprzez również niestety na przykład zmuszanie osób, które są wykorzystywane w tej sztucznej presji migracyjnej jako narzędzia ataku na tak naprawdę bezpieczeństwo Polski, Litwy, Łotwy, ale też szerzej całej struktury natowskiej czy unijnej. No tutaj jest to realne i musimy brać to pod uwagę. Nie możemy przed tym uciekać, ale też musimy opieczyć. Pojawiło się w internecie nagranie, takie dość specyficzne, teoretycznie nagranie Prigozhina. Nie widzimy go tam, widać jakiś zachód słońca, słyszymy głosy, nie widzimy postaci i pojawiają się słowa, teoretycznie Prigozhina, że zamieni on armię białoruską w drugą najpotężniejszą armię świata. Oprócz tego padają tam też słowa o tym, że to, co w tej chwili dzieje się na froncie, to hańba. Jak do tego podchodzić? Jak do wszystkich ostatnich wystąpień no, właściciela, szefa byłego tutaj prywatnej firmy wojskowej. Wydaje mi się, że to jest trochę i groteski, trochę propagandy, trochę też wprowadzania w błąd dezinformacji. Na pewno nie wierzę w to, że pojawienie się najemników nagle odmieni jakościowo strukturę armii białoruskiej, dlatego że jest ona oparta przede wszystkim o zasady no, tutaj poborowych, a to jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Tak? No, społeczeństwo jest tak, a nie inaczej ustosunkowane do Łukaszenki, do tego, co on robi w stosunku do Rosji, ale na pewno jedna rzecz jeszcze tutaj powinna wybrzmieć. My tak naprawdę nie wiemy, kto będzie Wagnerowcem na daną chwilę. No, przyklejenie sobie naszywki Wagnera, grup, no, moim zdaniem no, nie oznacza, że ktoś jest Wagnerowcem. To równie dobrze mogą być funkcjonariusze tutaj w służb specjalnych albo żołnierze specnazu, operatorzy specnazu białoruskiego, rosyjskiego. Także tu bym był wielce tak naprawdę ostrożny i Rosjanie i Białorusini zyskują jedną rzecz. Mogą się kryć tak naprawdę w swoich działaniach właśnie tym taką fałszywą flagą, jaką jest tutaj prywatna firma wojskowa Wagnera, Wagner Group. Zauważmy, że dzisiaj, jeżeli by doszło na przykład do incydentu na granicy, Białoruś zawsze, czy tam Rosja może powiedzieć, raz się zbuntowali, drugi raz się zbuntowali. To już nie nasz problem. Złapiemy ich, osądzimy w procesie pokazowym. Nie nasza armia. To wina Prigozhina. I tu niestety musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem dziękuję. Był dr Jacek Raubo, Defense 24.